MGN najlepsze suple. Sprawdź towar już dziś. Witam wszystkich, Filipek, gratulacje. Dziękuję. Trzy porażki, w końcu zwycięstwo. No, ale wszyscy mi kurwa liczycie tą porażkę w boksie, a to było w innej federacji. Dobra, dobra, stary, ale mówił o tym cały świat. No tak, na oczach całego świata dostałem. Dziwi mnie jedno, walczyliście 47 sekund, a my musimy robić wywiad na krzesełku. No bo jakby mi nie płacą za przemęczanie się, wiesz, o co chodzi, stary. No. Tego w kontrakcie nie mam. Mam prawo sobie usiąść, tak. Pojawiły się opinie, że Sebastian Fabiański to najbardziej przepłacony zawodnik Freak Fight. Co ty o tym sądzisz? Znaczy tak, to też zależy, bo na przykład uważam, że zainteresowanie tą walką było naprawdę było duże. No to teraz pytanie, wydaje mi się, że Sebastian konferencjami i trash talkiem ze mną spłacił trochę tą walkę. No a w oktagonie, no jakby wiesz, no wszedłem z nim na wymianę, ja mocno dość biję. Chociaż dużo osób uważa, że nie bije mocno, ale naprawdę potrafię mocno przypierdolić i no i się skończyło. Napisałem od razu na Twitterze coś takiego, że dyspozycja Sebastiana jest odwrotnie proporcjonalna na walkach i na programach. Ludzie mówią, że na programach był słaby, ale moim zdaniem właśnie był dobry. Był dobry, tak. Był dobrym partnerem do trash talku. Tak, i właśnie chyba takich partnerów ci trzeba, no nie? Pozytywny Seba. Tak. No. Słuchaj, jakby tak już dzisiaj na tej hali i tak dalej, no to ja już naprawdę do niego miałem jakąś taką kurwa nutę sympatii, tak. Nie? W sensie wiesz, on w tym garniturze wszędzie kurwa wychodził, wiesz. Kurwa, kłaniał się tymi okularami, jak nie widział, no jest przejebany w chuj. Stary, żeby on się jeszcze zajebiście napierdalał, to on byłby dobrym freakiem. No ale no co, no może jeszcze dostanie jakąś, wiesz, propozycję. No. Ja w ogóle jestem zdziwiony, że oni go wynieśli na noszach. Na pewno dostał mocnego sierpa, ale dostał też w kurwa mocne low kicki, bo ja trenowałem pod Fabiańskiego low kicki, wiedziałem, że on raczej nie będzie ten kopiący, bo on tak mocno sztywno stoi w linii prostej do ciebie, no i kurwa ze wszystkich rzeczy, które mam w swoim arsenale, no to te low kicki są najmocniejsze, uważam. Słuchaj, Filipek, duża była presja przed tym pojedynkiem, żeby zmazać te czerwone krzyżyki, żeby w końcu wejść na to pasce zwycięstwa? Znaczy, presja to jest tylko dla ludzi, którzy się w to wczuwają, ale jak ktoś spojrzy na moje walki, ja uważam, że jak na freaka jestem serio git, tylko że po prostu bije się... Stary, jeżeli ktoś się bije, wiesz, większy od ciebie i trenuje, i ktoś się bije mniejszy i trenuje, no to wiadomo, że to tak jak z Dubielem, wiesz, no ja do Dubielu widziałem naprawdę ciężką walkę, uważam, tylko że no ta siła, wiesz, presja i tak dalej ze mną wygrała. Uważam, że ja tutaj w 7-0 kategorii będę nie do przejścia, jeżeli, oczywiście wśród freaków, no bo jeżeli jakiś, wiesz, zawodowiec zbije, no to wiesz, no to chuj mogę zrobić. Słuchaj, czy 10% wynagrodzenia Sebastiana Fabiańskiego jest duże? No w chuj. Tak? W chuj. No. Czyli jednak ta pensja jest naprawdę wysoka. Nie, pensja to pensja. Jakby ja mam pieniądze, bardziej mi chodziło, żeby się dobrze zaprezentować w tej klatce. Ale nie, ale chodzi mi o jego, bo znasz już teraz jego kwotę kontraktową, no bo jak dostajesz 10%, no to wystarczy sobie dopisać 0, składzie 10%, to razy 10 i wtedy macie 100%. Krótka lekcja matematyki, więc czyli co, jest tego sporo. No głodem nie przymiera. Słuchaj, no dobra, powiedz mi, największa hala w Polsce, Tauron Arena. Ty tu walczyłeś pierwszy raz chyba, nie, co? Nie, z Karasiem drugi? Walczyłem. A z Karasiem też walczyłeś. Też co robi to wrażenie, jak jest pełna hala? Ale ja teraz miałem wyjebane jakby na ludzi. Aha. Tak na szczerze to ja tylko sobie powiedziałem, dobra Filip, to już nie może być kolejna taka twoja walka, że kunktatorsko, wiesz, proste i tak dalej, jak z Dubielem. Miałem taką presję, mówię, dobra stary, mam mocny cios, kurwa, wchodzę na cios, umiem przyjąć. Mi trener zawsze powtarza, że nie wygrywa ten, który najmocniej bije, tylko ten, kto najmocniej, najwięcej potrafi przyjąć i wiesz, i wszedłem. Na przykład ta walka mogłaby dłużej potrwać, gdyby nie to, że Fabiański mnie mocno trafił. Ja się wtedy w chuj wkurwiłem i odpaliłem, no i wiesz, no i dostał. Słuchaj, a powiedz mi, myślisz, że dużo też mogło działać to, co się działo wokół niego, bo on dzisiaj w ogóle miał spinę ze swoim byłym trenerem, słyszałeś o tym? Tak, słyszałem, no ale no nie... Dwie walki dzisiaj mógł mieć. No, z Izu to by raczej krótko potrwało. Ja Izu bardzo szanuję, nie chcę się wpierdalać, wiesz, friki zmieniają, kurwa, swoich trenerów, dla mnie to jest słabe. Ja, wiesz, chętnie przyjadę do innych klubów coś tam potrenować. Wiesz, jak miałem walkę w boksie, to czasem się ustawiałem z Kamilem Łaszczykiem i z jego trenerem Piotrem Wilczewskim. Czasami gdzieś jeździłem z Norbertem Dąbrowskim, bardzo dobrym polskim bokserem. Ale wiesz, jestem wierny jednemu klubowi i dla mnie to, wiesz, jak ludzie tak czasami, kurwa, zmieniają te kluby i tych trenerów, to dla mnie to jest słabe. No nie wiem, ja od początku frików jestem w Pancerze Wrocław i uważam, że jak na freaków
i na zawodowców też, ale przede wszystkim jak jestem freakiem i idę do takiego klubu, no to wszystko mam, stary, na miejscu. No co mi potrzeba? Szejków białkowych, kurwa, na recepcji? W piździe to mam, stary, no wiesz, jakby... Samemu sobie można zrobić, a mnie trener ma podstaw nauczyć, nie? Przede wszystkim. Lewy, prawy, low kick, stary, kurwa, z czasem coś więcej i zobaczymy. A druga sprawa, jak robiliśmy wywiad ostatnio po gali, po walce z Dubielem i twój trener też był, to jest też ogólnie zajebisty gość. Nie no, kurwa, mój trener był trenerem narodowej kadry w Muay Thai, nie? Tylko, że wiesz, mój trener nie błyszczy w mediach, bo go to generalnie pierdoli i na samym początku to wiesz, to on się łapał za głowę, jak tu przyjeżdżał na friki. Teraz się z tego śmieje, on ma zajebiste poczucie humoru i on przede wszystkim jest trenerem, który mi, wiesz, nie wpierdala jakiejś, że tu po siedmiokrotna kombinacja jakby zakończona obrotówką i backfistem. Przecież jak ja miałem walkę z Sobotą i kręciłem te backfisty, to mi trener powiedział, że kurwa, Filip, ja przez ciebie straciłem ostatnie siwe włosy i parę lat życia, kurwa, co ty robiłeś, wiesz? Freak to freak, podstawy, stary, nie? To wiesz, Ferrari ma dobre zapasy i to jest podstawa, która wygrywa wszystkie walki. Wiewiór ma dobrą kontrolę jiu-jitsu, to wygrywa. Ja walczę w stójce, lewy, prawy, stary i tak dalej, potem dołożymy więcej, nie? Ale kurwa, póki co to działa. Przed walką myślałeś, że jest ci w stanie zagrozić Sebastian? No w pierwszej walce w ogóle prawie nic nie pokazał. Według mnie jedyną jego szansą było to, żeby rzucić się tak jak Dubiel, ale no. Też Dubiel to jest wytrenowany chłopak, trochę się zapuszcza między walkami, ale wiesz, był dynamiczny też ten Dubiel, wiesz, złapał mnie dobrym kolanem, miał mocne walki. Ja też uważałem, że Sebastian Fabiański ma mocne uderzenie, bo widać po mojej twarzy. No, 47 sekund, słuchaj, a widać no, trochę, no, nie? No, mocno mnie trafił, ale też no, nie był dynamiczny, wyprzedzałem go, więc wiedziałem, że tak będzie. Dobra, słuchaj, co dalej? Darle widziałem, że się tu gdzieś przechadzał. Nie wiem, czy kurwa... Czy się, czy nie? Nie wiem, czy kurwa chce z tym cymbałem pierdolonym mieć walkę. On najpierw niech wyjdzie poza pierwszą rundę z kimś, kto coś umie, a nie z jakimś totalnym nowicjuszem. Wiesz co, ja bym bardzo chciał... Okej, dobra, bo może to być hipokryzja, ale chciałbym z kimś zawalczyć w swoich rozmiarach. Wiem, że Jakub Kosecki chce zawalczyć. Mogę dla niego wrócić znowu do MMA i mogę z nim zawalczyć. A jak nie, no to na przyszły rok trzeba zrobić walkę z Korą, nie? I tak dalej, bo to jest ciekawa walka i wiesz, my zawsze rywalizowaliśmy na freestylu. Ale Koro też jest duży. Ale nie jest aż tak duży, jak wiesz. Jak jestem w stanie, wiesz, jest mniejszy niż Fabiański, jest mniejszy niż Dubiel. Sparowaliśmy ze sobą, tak, jak wielokrotnie znamy się, więc wiesz. Mogę... Pewnie dobrze poszło ci na sparingu, dlatego chcesz się bić. A czyli to wiesz, no były takie sparingi, gdzie ja go biłem, były takie sparingi, gdzie on mnie poddawał, więc wiesz, okay. Jakby różnie to było. On na pewno robi progres i na pewno w oktagonie jest niewygodnym przeciwnikiem, bo spierdala jakby po całym oktagonie i zadaje bardzo dużo ciosów, za to props, nie? I też jest moim kolegą, na pewno brudów na siebie nie będziemy wywlekać, ale wiesz, podszypywać się i tak dalej, plus fajna walka. Ale na jak... przyszły rok no. Najchętniej bym się zmierzył z Koseckim. I to jest ciekawa propozycja. Chuj, fajne, chuj. Nie? A jak nie, to z Korem, a Darowi mogę tu wykurwić. A też myślę, że Kuba Kosecki to jest taki delikatny, znaczy delikatny, to jest zadymiarz, nie? To jest ten gościu, co chodził w sukience, nie? Jak tak. Zanim to jeszcze było modne. Tak. Dobra, Filipek, co? Gratulacje. I nie bij się z Darem tutaj, tylko nie, zróbcie to jeszcze raz w klatce. Może tak zrobimy. Trzymaj się, dzięki.